Fanfic Świt, rozdział czwarty. Lyra wyjechała na tydzień do Equestrii, spotkać się z Bonbon i wszystkimi swoimi przyjaciółkami. No, pozbyliśmy się jej na tydzień czasu, więc Mirek mamy możliwość przeprowadzenia rutynowych kontroli, balangi i czego tam chcemy. To co? Jedziemy na kebab? No to jedziemy na kebab. Wsiedli z samochodu i pojechali. Co zrobimy, jak wrócimy? Praktycznie nic nie trzeba robić, powiedział Piorun. Serwery są w pełni funkcjonalne, to jest ten, powerbanki trzymają. Mamy w ogóle coś za roboty? No trochę nie za bardzo. No dobra, to wrócimy później. Siedzieli gdzieś w mieście jakieś kilka godzin. Wieczorem wrócili. Albo mi się zdaje, stary, albo ja widzę, że mamy gościa pod drzwiami. Piorun, ledwo widząc na oczy, wstał z siedzenia terenowego jeepa i powiedział: ty, faktycznie ktoś tam was stoi. I co robimy? Przeganiamy czy zapraszamy do środka? Nie wiem, musimy podejść bliżej i nie wiemy, czy przyjaciel, czy wróg. Piorun wypadł z samochodu i przypierdzielił w błoto. Żyjesz? Żyję, grawitacja oszalała. Jakbyś tyle nie wypił, to może by i nie oszalała. Mirek go podniósł i otrzepał. Wyglądasz, jakbyś się w bagnie wykąpał. A ty to nie lepiej. Odezwał się ten, co się uświnił kebabem w mieście. Dobra, podejdźmy, zobaczmy, kim jest nasz gość. Ale leje. Ta, co ty nie powiesz? Mogłeś zatrzymać tą pochodę. Pegazy najebały czegoś do chmury i las zaczął. Akurat dziwne, że nad naszym laboratorium pada. No w sumie to dziwne. Listonosz? Podchodząc bliżej widzieli coraz lepiej. Ty, albo mi się zdaje, albo jestem nawalony kompletnie niż wcześniej, ale listonosz? Problem zasadniczy jest jeszcze lepszy. Kucyk listonosz. Cześć chłopaki, jestem Derpi. O ja pierdolę, powiedział Piorun. Mirek mówi: ty, to chyba to... Poczekaj, a Lera to co? Lera powiedziała, że mogę wpaść do was na jakiś czas. Piorun wybałoszył oczy. To co, ona już takie możliwości ma? Powiedziała, że jej nie będzie tydzień czasu, a ja mogę wpaść na jej miejsce. O rany, powiedział Mirek. A ty nie masz roboty w Ponyville? Na razie moją pracę ktoś inny przejął, więc mogę sobie zrobić wakacje. To co, wyrzucamy czy przyjmujemy pod dach? Szybka decyzja. Przyjmujemy pod dach, nie wolno wyrzucać przyjaciół. No fajnie. To co będziemy robić? Popatrzyli po sobie. My to bynajmniej spać, a ty to nie wiem. Dobra, włączę jej National Geographic i niech se ogląda. Aż nie kipnie ze zmęczenia. A co to jest? Telewizja. Zobaczysz. Weszli do środka, zmienili kurtki. Derpi się dziwnie popatrzyła na Piorona, mówi: a pan czego się tak chwieje do przodu i do tyłu? Bo kolega za dużo wypił. A, to tak samo jak ja wypijam cydrów po Neville'i, latałam pijana. O, coś w tym stylu. To gdzie będę spać? Poczekaj, dziewczyno, za dużo pytań naraz. Po pierwsze, wytrzyj kopyta. Po drugie, idziemy tam. Weszli trzy pomieszczenia dalej. Ło, ale zarąbiste miejsce. Ile tu kolorowych, świecących lampek. Podeszła do bariery z pleksy i przywaliła w nią nosem. Ała, a co to jest? To właśnie jest bariera z materiału, który cię nie wpuści tam dalej. Tam są tak precyzyjne urządzenia, że dotknąć ci ich nawet nie wolno. Ale fajnie migoczą. Ta, wiesz ile są warte? Podejrzewam, że Telestia i cały Canterlord by zbankrutował, jakby musieli to odkupywać. Raczej pewno nie. Wiesz, że ile Tia ma w forsy. A, zapomniałem, że oni w złocie mają wszystko i diamentach. To raczej to oni by nawet nie ucierpieli finansowo, gdyby musieli to odkupić.
Co to jest? Nagle zwój zmaterializował się z powietrza i upadł obok Pioruna i Mirka. To chyba do ciebie. Nie, to do ciebie. Tu jest napisane Piorun. Kurwa, powiedział. Raz pasował i powiem. Cześć Piorun, z tej strony księżniczka Celestia. Zaopiekuj się Derpi podczas nieobecności Lyry. Na pewno nie sprawi wam kłopotu. Wynagrodzę was sowicie. Księżniczka Słońca Celestia. Ty, no to mamy problem. Skąd ona wie? To jest PS, poczekaj. Za wszystkie szkody zapłacę wam workiem złota? Nagle potężny wór z materiali wycofał się i przywalił w podłogę. To chyba ze 200 kilo ma. Niemożliwe, to bym go nie mógł podnieść. Z 50 bynajmniej. Tyle złota? O człowieku. Wiesz, że ich pieniądze to jakby podkładki złote? Dobra, nieważne, mamy hajs. Ta, jak będzie trzeba to przetopić ponownie, bo jak to sprzedasz? Powiesz, że co, dostałeś od aniołków? W sumie ta. Dobra, weź to walnij gdzieś tam i niech to leży. Będzie trzeba pomyśleć, jak to wykombinować z tym. Dobra, to gdzie ja mam spać? Ja pierdolę, powiedział Piorun. Dobra, chodź dziewczyno, pokażę ci, gdzie masz się uwalić i... tu masz łóżko, pościel, tu masz pilota, dzbanek z wodą, ładowarkę do telefonu, którego i tak nie posiadasz. A jak się to włącza? Ta noc będzie zajebista, pomyślał. Włączył jej kanał, Derpi skakała po łóżku i latała w powietrzu. Dobra, ogląda, chodź, idziemy coś zeżreć. Ale mnie łeb napierdala. A mnie brzuch, ten kebab chyba był niezdrowy. A kto ci kazał go żreć, człowieku? Nie no, jeszcze lepiej. Na monitorze było nadchodzące połączenie. Twilight Sparkle. O kurwa. Czy może być coś jeszcze gorszego? No nie. Jeżeli ona dzwoni, to sprawa jest... Nie zdążył Mirek dokończyć, Piorun włączył transmisję. Cześć, skarbie. Co tu się odwala? Lyra? A co ty tam kurde robisz? Dzwonię zobaczyć, jak moje chłopaki są. Cześć, Mirek. A ten co on się tak kiwa? Nie mów, Mirek, że on znowu wypił. Lyra, ja tam nie piłem. Tak, a ja święta jestem. O mordę. Masz przejebane, poklepał go i Mirek i poszedł. No to teraz się tłumacz. Jak to się stało, że się nabzdęgoliłeś? To było przypadkiem. Przypadkiem to... Ja pojęłam arkany magii. Dobra. Pojechaliśmy na kebab, wypiliśmy po 8 piw i przyjechaliśmy z powrotem. Kto prowadził? Mirek. Całe szczęście, bo gdybyś ty prowadził, to miałbyś przewalone na całej linii. To tak się da? Lera zrobiła facehoofa. Powiem ci tak, Piorun. Bardzo cię lubię i dlatego zacząłem z tobą chodzić. Aha, a co jest drugim dnem? Nie chcesz wiedzieć. No to znaczy, że coś jest jeszcze, powiedział. Zadajesz za dużo pytań, które są trudne do odpowiedzi. No wiesz, Piorun. Księżniczka Celestia kazała mi się tobą opiekować, bo jesteś zbyt cennym nabytkiem w Canterlocie. Jak nabytkiem? Co to ma znaczyć? Twoja wiedza, jeżeli zostanie wykorzystana w nieodpowiedni sposób, no, że może doprowadzić do końca Equestrii i tak dalej. Dlatego mamy cię pod ścisłą obserwacją i ochroną. O, tyle możesz. Pokazał jej figę i się rozłączył. Będzie mi kobita mówiła, co ja mam robić. To jest niepoważne. Wyjął palm top i dopisał do listy. Trzeba uważać na kobiety, bo niby cię kocha, a z drugiej strony obrabia ci dupę.
PS. Celestia to rura. Wyłączył, rzucił na biurko i powiedział: Tia, niech ja cię dorwę, to ci z dupy kopyta powyrywam. I poszedł spać. To trochę właśnie niestandardowy fanfic, który utworzyłem na prędce z kolana. Jeżeli kogoś tym fanfikiem uraziłem, to bardzo przepraszam, ale to jest niestandardowa historia. Trzymajcie się, na razie.